zmienia się też, mamy inne stadiony, infrastruktura się zmienia, czyli będzie lepiej, postawimy na młodzież. To się bardzo powoli rozwija niestety, ale widzę, że te zmiany idą i do 2012 roku na pewno będzie w Polsce koniunktura na piłce. Co się wydarzy po Mistrzostwach Europy, to nie wiemy, ale do tego czasu na pewno będzie się rozwijało i myślę, że też poziom przez to będzie lepszy. Znaczy, odpowiedź jest chyba prosta, Lech Poznań, bo raczej jestem poznaniakiem związany z klubem przez wiele lat, ale też ich postawa przede wszystkim w europejskich pucharach, to się nie musieliśmy wstydzić. Także w lidze, którzy są liderem po rundzie jesiennej, ale nie zapominajmy, że inne drużyny jak Legia czy Wisła do końca będą walczyły o Mistrzostwo Polski. To jest bardzo trudny moment dla Lecha, bo to będą pierwsze spotkania jakąkolwiek stawkę i nie wiem jak będzie, nie wiem czy się uda dobrze drużynę przygotować, bardzo bym chciał, żeby Lech pokazał się jak najlepszej strony, być może awansował, ale Udinese jest w środku sezonu, na pewno to będzie bardzo trudny mecz. To znaczy na mnie, może nie pojedynczo, bo tutaj nie chodzi o to, żeby wyróżniać, to już na Lecha generalnie, tak jak została poukładana przez trenera, czy przez wszystkie osoby odpowiedzialne za transfery, robi wrażenie, to były naprawdę dobre wzmocnienia i ta drużyna zyskała bardzo.